sobie. Był to pierwsza brania. Do boku, trzymaj prawą, trzymaj prawą, tak jest. Głowa. Brawo. Graj, graj, graj. Witamy z Lipki, gdzie dzisiaj odbywał się mecz B-klasy Postanie z Dobra Orze Łódź. Jest z nami Jakub Stark z drużyny gości. Jakub, 2-2. Co powiesz o tym meczu? Czy jesteście zadowoleni z jego przebiegu? Bo zaczęło się chyba źle. Przegrywaliście 1-0 tutaj w Lipce. No nie jesteśmy za bardzo zadowoleni z przebiegu meczu, ze względu na to, że no, pierwsza bramka po fatalnych błędach, no nie przykryliśmy, weszło na 1-0, mecz przestał się układać pod nasze, chociażby no murawa, trzeba przyznać, nie jest też taka, na jakiej zazwyczaj trenujemy, próbowaliśmy grać swoje, grać piłką, niestety no tak jak powiedziałem, warunki tutaj, murawa no nie wspomagała nas w tym, gospodarze tymczasem grali bardzo prostą piłkę, skuteczną, przez to są przystosowani, wiedzieli co tu można grać. No 1-0, spróbowaliśmy wyrównać, poszło, na 2-1 również, no do feralnej 85 minuty bodajże, no, gdzie rzeczywiście po kolejnym błędzie piłka się odbiła, napastnik wykorzystał tylko prostym strzałem i dziękujemy, no 2-2. No właśnie, to wynik chyba troszeczkę jednak niespodziewany. Przyjechaliście chyba po 3 punkty. Nie wiem, jakie były założenia trenera Jarosława Dziedzica przed tym spotkaniem. Nie no, zdecydowanie nastawieni byliśmy na walkę o 3 punkty, tylko to nas interesuje. Jesteśmy nowym zespołem w lidze, no jednakże próbujemy pokazać, na co nas stać. Nie jesteśmy chłopcami do bicia, ligę na pewno postaramy się utrzymać w jakiejś pierwszej piątce, powiedzmy do końca pierwszej rundy. Byłoby to fajne, ale z drugiej strony też i zaskoczenie pewnie dla wielu. No cóż, będziemy walczyć do końca, nie tylko dzisiaj. A jak doszło do tej reaktywacji Orła Łódź? Czy jesteś w stanie trochę naszym widzom przybliżyć, jak do tego doszło? Bo dobrych kilka, czy nawet kilkanaście lat Orzeł nie miał piłki seniorskiej. I nagle gruchnęła taka wiadomość o tym, że przystępujecie do rozgrywek. Kto wpadł na ten pomysł? No i kto tworzy waszą drużynę teraz obecnie? No w tym momencie tworzy tą drużynę tak naprawdę cała nasza okolica z Łodzi, ze Starego Polesia. Są również i też wiele osób tak spoza tego kręgu. Łączy nas no nie tylko boisko, znamy się też często spoza tych zajęć, tak. Pocztą pantoflową rozeszła się informacja, że znalazł się trener, znalazł się kolega, który chce jak gdyby rozwinąć się w kwestii trenerskiej. Poszedł pomysł, od razu przeszło dobrym echem przez Polesie. Zeszliśmy się, okazało się, że fajnie możemy pograć. Są chętni, podbiliśmy tam kilka pierwszych meczy, no chyba tylko sercem, bo wyniki za nami nie stały. No jednakże fajnie udało nam się zgrać, na ligę się przygotowaliśmy jakoś i mam nadzieję będzie to trwało. Jak się udało właśnie przekonać takiego trenera jak Jarosław Dziedzic do objęcia waszej drużyny? Czy możesz troszeczkę tutaj uchylić jakichś arkanów? Sądzę, to jest już pytanie typowo do pana Dziedzica, no nie mogę się tutaj wypowiadać za niego z pewnością. Jednakże no, dla naszej drużyny na pewno jest on bardzo dużym wzmocnieniem, pokazuje swoje doświadczenie, stara się tutaj nas taką kindersztubą, że tak to ujmę, naprostować, zgrać. Bardzo fajnie mu to idzie, sądzę, na treningach. Pokazujemy się z jak najlepszej strony, no ma i wyłącznie pozytywny wpływ. Po tym meczu tej kindersztuby było więcej niż po tych poprzednich, bo chyba zdenerwowany trener na koniec dzisiaj po ostatnim gwizdku. Ja raczej bym zapytał, kto nie jest z naszej drużyny zdenerwowany w momencie, kiedy, no mówię, staraliśmy się walczyć o 3 punkty, próbowaliśmy prowadzić grę pod siebie, no jednakże nie wyszło, tak? No, wszyscy są źli, tym bardziej, że bramki padły po prostych błędach. Czego wam życzyć w kolejnych meczach? Na pewno 3 punktów w każdym meczu, no i walki, jeszcze raz walki, aby ambicje nas nie opuszczały. Oczywiście, reprezentujecie klub z tradycją i długą też historią, więc tego wam życzymy, żebyście godnie to robili. No i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia już niedługo. Dzięki wielkie. Dzięki. Panie pierwszy wywiad.
Jesteśmy ponownie w Lipce, tym razem jest z nami Filip Grodecki. Witam. Spróbuję tutaj sięgać jakoś mikrofonem do tego rosłego zawodnika drużyny Powstańca Dobra. Filip, na wstępie chcemy pogratulować tego remisu 2-2, bo wywalczonych po mocnej walce naprawdę tak do końca i chyba 5 minut przed końcem udało wam się wyrównać. Także gratulujemy. No jak ten mecz według ciebie wyglądał? Tak, dzięki za remis, za gratulacje. To jest nasza moc ogólnie teraz. Pod koniec zawsze mamy siły na ciśnięcie, ponieważ paru chłopaków nam doszło. Na treningach mamy dobrą frekwencję, więc każdy jest w gazie i trener może liczyć na każdego zawodnika, więc to już nie pierwszy raz, kiedy w końcówce wychodzimy i walczymy do końca i nam się udaje coś tam powalczyć, coś tam strzelić. Czasami brakuje, ale chłopaki się starają i widać progres. Właśnie, bo dzisiaj zaczęliście gorzej, przepraszam, bardzo dobrze właśnie zaczęliście, strzeliście bramkę, natomiast w drugiej połowie goście objęli już prowadzenie 2-1, no i właśnie wydawało się, że mogą pójść za ciosem, ale nie pozwoliliście im odskoczyć, prawda? Coś nam siadło po tym strzelonym golu. Troszkę pecha, troszkę tam niedogadania, niestety też tak bywa teraz w naszych meczach, że nasze błędy są wykorzystywane przez przeciwników. Obrona może grać dobrze i pół godziny i trafi się jeden błąd i przeciwnik to wykorzystuje, ale ważne, że chłopaki potrafią się odbudować, jest komunikacja, jest wspieranie się nawzajem, więc podnosimy głowy i staramy się dalej walczyć i myślę, że jakoś tam wychodzi, to lepiej lub gorzej. Właśnie tą wiarę było widać przez całą drugą połowę w to, że nie odpuścicie tej rywalom z Łodzi. Czy uważacie, że w jakiś sposób was zlekceważyli, czy po prostu to jest wasza bardzo dobra dzisiaj dyspozycja i jakby wasza forma idzie w górę? Nie można wykluczyć ani jednego, ani drugiego. Nasza forma, myślę, że idzie w górę i widać to i na treningach, i w naszych meczach, zwłaszcza w porównaniu z poprzednim sezonem. Przeciwnik, myślę, że kto tutaj grał, to wie, że to boisko nie pomaga nikomu, zwłaszcza jeżeli ktoś gra na nim pierwszy raz. Mamy to szczęście, że na nim możemy trenować i znamy już praktycznie każdą dziurę na nim i to nam też pomaga na pewno. A przeciwnik, nawet jeżeli u siebie potrafi zagrać składną piłkę, to tu mu to nie wyjdzie, więc myślę, że każdy powinien wziąć na to poprawkę i nie przyjeżdżać tutaj z myślą, że będą to łatwe 3 punkty. Obejrzeliśmy dzisiaj bardzo ciekawy mecz, widzieliśmy w końcu Powstańca walczącego, takiego jako chcą go widzieć kibice. O co powalczycie w tym sezonie? Mamy ambicje na pewno na lepsze wyniki niż w zeszłych sezonach. Myślę, że środek tabeli to jest takie minimum. Ogólnie zawsze w głowie jest to marzenie, żeby jednak walczyć z czubem, żeby to jednak do końca była gra o coś, a nie tylko wychodzenie na boisko, żeby sobie pokopać. Mamy do tego możliwości, mamy fajnych nowych chłopaków, stara gwardia też wróciła i wszyscy są gotowi do tego, żeby dać siebie 100%, co pokazuje frekwencja na treningach. Ostatnio 26 osób, nie było takiej od moich niepamiętnych czasów, a jestem tutaj już naprawdę parę ładnych lat. 26 osób na treningu w B-klasie to jest, potwierdzamy, bardzo dobry wynik. Też dzisiaj chyba cała kadra i jeszcze pewnie parę osób poza kadrą, mimo tego, że mecz w niedzielę o godzinie 11. No jak się grało tej godzinie 11? Jak się dzisiaj grało? Bo słońce chyba tutaj też dzisiaj mocno świeciło i dosyć gorąco. No korzystamy z tych ostatnich słonecznych dni. Na pewno lepiej się wchodzi z boiska, jeżeli troszkę jest cieplej niż ma padać, ma wiać i człowiek nie rozgrzany. Na pewno bardziej to trzeba się przygotować wcześniej. Ale taka godzina już jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ 11 w niedzielę to zazwyczaj właśnie ta pora, w której wychodzimy u siebie grać. Jest to plus dla tych, co sobie tam lubią poimprezować w piątek. Oczywiście trzeba mieć na to też jakby pod uwagę wziąć, bo to półamatorsko się przecież gra, jak nie full amatorsko nawet, można powiedzieć. Ale dopóki chłopaki dają z siebie wszystko, to myślę, że można przymykać oko na niektóre rzeczy. Syndromu chrząstawy dzisiaj w Lipce nie było widać, nie było też, można powiedzieć, tutaj dzisiaj Lipki.
Bardzo dobry, zacięty pojedynek. Życzymy Wam kolejnych tak udanych spotkań i 3 punktów w kolejnych meczach. Dziękujemy, przydadzą się, bo na 2 nie zostaniemy na pewno. Dzięki bardzo i powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzięki.